Cześć moi drodzy, właśnie wróciliśmy do miasta Zatar wieczorem. Cel tego filmu to jest pokazać wam, jak miasto wygląda w nocy, ponieważ filmik Zataru już wcześniej nakręciliśmy 2 dni temu. Zapraszam na kanał, żeby go obejrzeć. A więc nie będę zbyt wiele rozmawiał, po prostu bardziej to będzie taki walking tour, czyli chcę wam pokazać, jak to wszystko będzie wyglądało i to wszystko. Zapraszam ze mną. Zaczniemy od pokazania wam tutaj portu w Zadar, na który stacjonują wszystkie drogie jachty i inne łodzie bogatych ludzi z tych okolic. A tak naprawdę też jest to test tej kamerki, jak ona nagrywa w nocy, czy dobrze, czy nie, ponieważ jest to pierwszy raz, który jej używam wieczorem. Tak wygląda ten port. Myślę, że na razie ładnie. Właśnie będziemy przechodzić przez ten główny most, który prowadzi nas do centrum miasta. Wygląda, jakby było w miarę wizji, także mam nadzieję, że zostaniemy za trochę inny niż widzieliśmy go podczas dnia. Wygląda na to, że całkiem niezły nightclub znajduje się tam na górze. Może jeszcze wejdziemy tam zobaczyć. I naprzeciwko nas właśnie przechodzimy przez wrota do miasta. Thank you.
Wygląda na to, jakbyśmy byli w centrum Zadaru, w jakimś, nie wiem jak to nazwać, Placu Wolności, czy coś tego typu. Główna miejscówka, gdzie można sobie usiąść i się napić. Jak widać, miasto ma pełno takich małych, wąskich uliczek, które praktycznie wszystkie wyglądają tak samo. Ciężko się połapać, gdzie się jest, gdzie się było i ciężko się nie zgubić. Słuchajcie, powiem wam pewną śmieszną historię. Wczoraj byliśmy tutaj w barze na drinku i kiedy przyszło do zapłaty, to pani powiedziała, że nie mam, że jest cash tylko. Oczywiście cashu nie mieliśmy. Nie mieliśmy nawet karty, żeby wypłacić. Także powiedzieliśmy do pani, że nie mamy jak zapłacić. I co wtedy co zrobimy? Czy musimy zmywać jakieś garki czy coś? Oczywiście żartuję. I pani powiedziała po prostu wróćcie któregoś dnia i zwróćcie mi pieniądze. I właśnie u tej pani byliśmy, była bardzo zdziwiona, szczęśliwa i mówi, że wróciła w nią wiara w ludzi, bo nikt pewno by nie wrócił, a my wróciliśmy. Także taki dobry uczynek na dzisiejszy dzień, mała historia.
problemu? Idziemy właśnie w stronę plaży, przez te główne bazarki i tak dalej. Naprawdę to miasto wygląda naprawdę dużo lepiej niż wyglądało podczas dnia. Podczas dnia było to tak gorąco, wyglądało to jak jakieś opuszczone miasto. Naprawdę, bez porównania. A więc idziemy wzdłuż Rivy, promenady i zbliżamy się do, jak to się nazywało, morskich organ. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku. To są takie organy zbudowane, jak by to wytłumaczyć, z betonu, który łączy się z wodą. I w czasie, kiedy ta woda wpływa w szpary tego betonu, wydaje on taki dźwięk, który przypomina granie organ takich kościelnych w sumie. Mam nadzieję, że będą nadal grały, także postaram się nagrać to. Go!
zbliżamy się właśnie teraz do tych organów, także jak będziecie słuchać dokładnie, to mam nadzieję, że usłyszycie. Wydaje mi się, że w związku z tym, że morze jest bardzo spokojne, także nie ma fal, ten dźwięk jest słychać dużo mniej niż zazwyczaj. Na pewno podczas sztormu czy coś, te organy grają dużo głośniej i wyraźniej. Ja jestem pewny, że słyszycie ten dźwięk. Wydaje się takie trochę przerażające wręcz, ale to niby są te organy. Oni mają tutaj te światła takie, które są zrobione z paneli solarnych i one się palą w różne kolory w nocy. Bardzo fajnie to wygląda, biorąc pod uwagę to, że są to polary. Ladies and gents, before we do our final, I'm going to let you know this is our full-time job. This is how we pay our bills. We're trying to make a living. So at the end of the show, if you think we deserve something, give us some donations. 5 euro would be great. If you give us 10, we love you. If you give us 20 euros, Amy is going naked on top of the ladder. Wait! If you give us 50 euro, we're coming home with you. Dad, Netflix and chill. He's happy. And no worries. If you don't have any money, no problem. I repeat. If you have no money, no problem at all. We have a card reader. Here we go. Welcome to Croatia. Just stop and run. I'm going to ask you a quick question. You want to see the final? Yeah. Amazing crowd, thank you everybody, thank you. This is my favorite time.
It's donation time. Prawie że nic nie widać, ale to tutaj właśnie jest ten duży solarny panel, który się świetnie świeci w nocy. Naprawdę tego nie widać, ale efekt jest super. Kurczę, szkoda, że tego nie jestem w stanie wam tak pokazać. Wygląda to świetnie, naprawdę. Naprawdę wygląda fajnie, kurczę. Szkoda, że nie jestem tego w stanie pokazać, tak jak ja to widzę. Mam nadzieję, że coś widzicie. Thank you.
Szukamy powoli miejsca, żeby usiąść gdzieś i czegoś się napić, bo naprawdę te uliczki tutaj są nieskończone i można było tutaj chodzić i chodzić. Także miejsce na pit stop byłoby przydatne teraz. Thank you.
Po długim, długim czasie znaleźliśmy wreszcie miejsce, gdzie możemy usiąść, napić się wreszcie piwa. Bardzo fajny bar przy samej plaży, jeżeli tak można nazwać. Nazywa się The Botanist, także polecam jak coś. I z dzisiejszego odcinka, dzisiejszego vloga to będzie już na tyle. Jest to naprawdę tyle tych uliczek małych, że mógłbym chodzić i chodzić, nagrywać, nagrywać. Nigdy bym tego nie skończył. Mam nadzieję, że radar się podobał. Naprawdę jest tutaj dużo lepiej wieczorem niż w dzień. Także do zobaczenia. Jutro mamy świetny odcinek zaplanowany, ponieważ wybieramy się do parku Plitwice. I z tego, co mi wiadomo, jest tam świetnie. Także mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie. Do zobaczenia. Dobranoc.